Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się iPhone'em Next S. Ostatnio testowałem dla Was iPhone'a S-Line, przyszedł czas na Next S'a. Bardzo podobny smartfon do swojego poprzednika, tak więc zapraszam do oglądania. Tak jak powiedziałem na wstępie, bardzo podobny smartfon do właśnie smartfona S-Line. Tutaj właśnie go mam, możecie też zobaczyć, takie same tapety ustawiłem. Specyfikacja niemalże identyczna, wszystko oczywiście opowiem Wam, ale na początek zajmiemy się rozpakowaniem, co iPhone Next S ma w zestawie. Oczywiście tu powinien być telefon, bateria jak najbardziej. Karta gwarancyjna, iPhone Next S i tutaj widzimy instrukcję obsługi po polsku, też mająca tutaj w sobie jakieś tam, powiedzmy, szczątki korzystania z samego systemu Android. W iPhone S-Line znaleźliśmy takie etui silikonowe, jeżeli pamiętacie. Tutaj, jeżeli chodzi o Next S-a, mamy tylną klapkę, która jest w całości plastikowa, można powiedzieć, koloru takiego perłowa biel, tak mi się wydaje, tak przynajmniej mi się wydaje, że to jest taki kolor. Co jeszcze ciekawego? Tutaj mamy kabel do komputera, słuchawki do uszne, takie zupełnie zwykłe. No i ładowarka, tak jak wspomniałem przy recenzji S-Line'a, chyba takie ładowarki były montowane właśnie w samym HTC. No i co jeszcze znajdziemy? Folię poliwęglanową. Tak mniej więcej by wyglądał zestaw S Next S-a. Dokładnie. No i zajmijmy się samym telefonikiem. Wykonaniem tego smartfona, no tutaj no nie rzuca na kolana. Zdecydowanie S-Line był bardziej finezyjnie wykonany, i ten aparat, i ten głośnik. Jeżeli chodzi o Next S-a, no to tutaj mamy typowy plastik, no i taki, można powiedzieć, sztampowy wygląd dookoła tego smartfona. Jest taka, można powiedzieć, no nie aluminiowa ramka, tylko posrebrzana plastikowa ramka, która wygląda dość elegancko, ale takie rzeczy już widzieliśmy w innych smartfonach, można powiedzieć, polsko-chińskich producentów. Tak to mniej więcej wygląda. Zdejmiemy tą klapkę. Tu już tą białą widzieliście, więc czarne nie będę pokazywał. Co my tutaj znajdziemy? No przede wszystkim tak, baterie 1700 mAh. Nie jest najgorzej, ale to jest 24 godziny przy takiej specyfikacji, jak właśnie iPhone ma. Dwa sloty na kartę SIM, jeden obsługuje tutaj tylko pasmo GSM, drugi obsługuje tutaj już pasmo 3G HSPA+, czyli Aero 2 jak najbardziej tutaj pójdzie. Do tego mamy tutaj wejście na kartę pamięci do 32 GB, z tego tutaj wewnętrznej pamięci jest tylko 4 GB i niestety poniżej 2 GB dla samego użytkownika. Aparat, głośnik, to wszystko wiadomo. Jeżeli chodzi o klawisze, po prawej stronie znajdziemy włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj, po lewej stronie ciszej, głośniej. Na dole nie znajdziemy nic oprócz samego tutaj mikrofonu i u góry, podobnie jak w S-Line, znajdziemy wejście na jack 3,5 mm i wejście na kabel micro USB. Tak jak tutaj mogliście zauważyć, mamy jeszcze też kamerkę 5-megapikselową nagrywającą filmy w rozdzielczości HD 720p. To jest kamera Samsungowa, czyli tutaj nastąpiła pierwsza zmiana. W samym S-Line mieliśmy 8 megapikseli, ale tutaj była ta bardzo dobra optyka OmniVision, podobna jaka była montowana w iPhone Next, który to był poprzednik tego iPhone'a Next S. No i na przykład w samym iPhone'ie warto o tym wspominać. Jeżeli chodzi o front urządzenia, mamy tutaj jeszcze kamerkę 0,3 megapiksele, no i sam panel IPS-owy.
bardzo ładnie świecący, chociaż można powiedzieć, że idealnie już ten ekran tak nie chodzi jak powiedzmy w S-Line. Widać, że to jest troszeczkę, jakby można powiedzieć, gorszy jakościowo ekran. Rozdzielczość ekranu tutaj to jest 960x540 pikseli, czyli QHD. Więc nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o zagęszczenie pikseli. No i można powiedzieć, ludzkie oko jakoś tych pikseli tutaj specjalnie nie wychwytuje. Co jeszcze możemy powiedzieć o samym froncie ekranu? No niestety mała ilość zagospodarowania tutaj tego ekranu, czyli mamy duże pasy czarnej takiej połaci, można powiedzieć, na samym froncie ekranu. Znowu tutaj przywołam do porządku S-Line'a, tutaj to wyglądało zdecydowanie lepiej, a S-Line przecież miał przekątną ekranu 4,7 cala, a można powiedzieć, że gabarytami absolutnie S-Line od iPhone'a Next S niczym się absolutnie nie różni. Przechodząc dalej do samej specyfikacji smartfona, no tutaj mamy identyczną specyfikację jak właśnie w S-Line, czyli mamy czterordzeniowy procesor Mediateka MD6589M oparty na Cortexie A7. Do tego też mamy grafikę PowerVR SGX544MP, no i 1 GB pamięci RAM. Co ciekawe, AnTuTu Benchmark pokazuje nam, że tutaj jest 8 megapikseli aparat, no i faktycznie też tak jest, czyli ten to jest jakaś, można powiedzieć, mała pomyłka, czyli nie tylko ja się mylę na filmach, ale też producent myli się na obudowach i na specyfikacji. Wszędzie jest napisane 5, jednak tutaj system wykrywa to jako 8, ale jak wiecie, piksele zdjęć nie robią, liczy się tylko i wyłącznie ta optyka, a optyka Samsungowa nigdy nie była jakoś specjalnie zła, więc nigdy nie miałem jakoś specjalnie tutaj powodów do narzekań, testując jakiekolwiek Samsungi, właśnie jeżeli chodzi o sam aparat. A na dowód tego, że Next S radzi sobie w miarę przyzwoicie. Ostatnio testowałem właśnie na S-Line. Tutaj być może gdzieś znajdziecie filmik o S-Line, tutaj o iPhone Next, czyli poprzedniku. Ostatnio testowałem właśnie Real Racing, niestety tutaj no tak sobie ta specyfikacja poradziła, te podzespoły poradziły sobie z tą grą, gra mocno cięła. Tutaj zdążyłem sobie kupić Colina McRae, świetna gra. No i mniej więcej będziecie mogli zobaczyć, jak to działa. Oczywiście jak się włączy, jeżeli chodzi o samą grę, niby wszystko fajnie, ale po prostu im dłużej się gra, tym ciężej po prostu ta gra zaczyna chodzić. Ale możecie zobaczyć. Dokładnie, więc nie ma jakichś tam specjalnych zacięć. Kurz leci, co niestety w tego typu ekranach mnie boli, to że jeżeli dłużej ciśniemy powiedzmy gaz, to potem tak jakby ten dotyk już nie działał, czyli jeszcze raz musimy puścić i dopiero wtedy to wszystko zaczyna działać. W moim Nexusie 4 takiego czegoś nie ma i to działa o wiele, wiele lepiej. Ale jak widzicie, kąty widzenia, sama grafika, nie ma tutaj jakichś żadnych problemów, czyli jak najbardziej w gry 3D możemy na Next S-ie sobie pograć. No dokładnie. I on już zwolnił, bo coś temu ekranowi się odwidziało i już na przykład nie czyta naszego palca. Tak mniej więcej to by to wyglądało. Przejdźmy może szybko jeszcze do samego internetu. Wejdźmy na stronę wideotesty.pl. Zobaczymy, jak tutaj strona się wczytuje. Oczywiście jesteśmy podłączeni pod Wi-Fi. Dokładnie. Multitouch działa dość dobrze. Kliknijmy na jakiś post, na jakiś temat. I też jakoś specjalnie z przeglądaniem samego internetu nie ma jakichś problemów czy samych trudności. Jeżeli chodzi o system operacyjny, mamy tutaj Androida wersji 4.2.1, można powiedzieć bez żadnych nakładek producenta, czyli tak jak to
tak jak to powinno być, że tak powiem, czyli tak jak powiedzmy to jest w samym Nexusie. Oczywiście już Nexusy nie mają już takiej starej wersji oprogramowania. Szkoda, że iPhone tutaj nie zainwestował w jakąś już nowszą, chociażby 4.3, czy już nie mówię o 4.4. Jeżeli chodzi o jakieś aplikacje, no nie mamy tutaj, mamy menadżera plików, aktualizację oprogramowania, Adobe Reader, no i wszystko to, co w Androidzie powinno się zjawić. Jeszcze mamy tutaj notatnik, czyli mniej więcej bez jakichś tam, można powiedzieć, wodotrysków, po ściągnięciu dwóch palców na dół, jeżeli chodzi o ściągnięcie belki. Mamy tutaj też dość taką efektowną, można powiedzieć, efektowny pasek powiadomień, czyli powiadomienia i same funkcje. Troszeczkę to jest zmienione w stosunku do takiego, można powiedzieć, czystego Androida. Przejdźmy może do aparatu. Oczywiście fotki zrobię na portalu, takie można powiedzieć normalne, i wrzucę na portal wideotesty.pl. Tam będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Kamerka już przednia 0,3 megapiksela, ale ona jest bardzo symboliczna. A jeżeli chodzi o aparat, to tak jak powiedziałem, absolutnie nie mamy nic do zarzucenia. Autofokus szybko, szczegółowość bardzo dobra, nawet przy takim sztucznym oświetleniu. Mamy też kilka ciekawych opcji, na przykład HDR czy panoramę. To wszystko działa, jakieś scenerie. No i tak jak powiedziałem, w rozdzielczości HD Ready, czyli 720p, nasz iPhone Next S nagrywa takie filmy. Co jeszcze? Przejdźmy może do muzyki. Chociaż tak jak powiedziałem, no to jest ta sama muzyka, co właśnie w S-Line, który ostatnio testowałem. Dokładnie. Tylny głośnik gra poprawnie, czysto, w miarę głośno, na słuchawkach również jest przyjemnie, więc tutaj też nie mamy jakoś specjalnie do zarzucania, ale ponownie można powiedzieć, że muzyka sama w sobie jest troszeczkę gorsza do aparatu, że tak powiem, czyli multimedia stoją na dość wysokim poziomie, ale o wiele lepiej sprawuje się sam aparat niż sama muzyka. Ale nie ma wstydu, zresztą tak chyba samo powiedziałem na iPhone'ie S-Line, czyli jest dość przyzwoicie. Dobrze, jeszcze chciałem odnośnie wydajności powiedzieć Wam o Quick Office'ie. Spróbujemy 300 stron wczytać, jeszcze zobaczycie, jak mniej więcej radzi sobie właśnie smartfon z takimi dużymi plikami wordowskimi. No i już będziemy podsumowywać. Smartfon 200 zł tańszy od S-Line'a. Tak jak producent powiedział, 799, jeżeli chodzi o S-Line'a. Jeżeli chodzi o Next S-a, 599. Cena dość przyzwoita jak za taki sprzęt, aczkolwiek o wiele większe wrażenie zrobił na mnie S-Line, mimo że niemalże to są bliźniaczo podobne telefony. Jednak ta lepsza optyka, ten zdecydowanie lepszy ekran, tutaj niestety ekran, mimo że ładny, jasny, IPS-owy, z dobrymi kątami widzenia, nie działa tak precyzyjnie, jakbym tego chciał, i tutaj na pewno nie przypiszę tego do plusów. Ocena to jest 3,5, pół punktu tylko odejmę, no z racji tego, że cena też nie jest najgorsza. W ostatniej mojej recenzji też pojawiło się kilka komentarzy, że firma iPhone jest taka i owaka. No, nie mogę się też z Wami jakoś tam nie zgodzić oczywiście, ale można powiedzieć, że są zdecydowanym liderem wśród właśnie tych polsko-azjatyckich smartfonów. Robią coś od siebie, to oprogramowanie jest w miarę dopracowane, no i tylko kibicować, no bo to jednak jest jakoś w jakiś tam sposób polski produkt i cieszymy się, że to nie jest taki zupełny krzak. Dzięki za oglądanie. Polecam stronę wideotesty.pl, tam też moja ciężko napisana recenzja, pisana, że taka powiem, dodatkowo zdjęcia, cenę też będziecie mogli zobaczyć, jak kształtują się ceny w marketach, czy powiedzmy w jakichś sklepach. No i co, komentujcie przede wszystkim, subskrybujcie kanał wideotesty.pl, wchodźcie na Facebooka, forum, no i co, do następnego razu, trzymajcie się, hej!